Witam serdecznie od tej strony. Kolejny odcinek, kolejny dzień. I dzisiaj zatrzymałem się przy, proszę was, pięknym miejscu. Tak więc, mamy tutaj rawę. Ktoś powie, śmierdzi. Ja nic takiego nie czuję. Wiadomo, to nie jest rzeka, jak według tej definicji to nie jest rzeka. Można powiedzieć, że to jest jakiś kanał. Natomiast zatrzymałem się w takim miejscu, gdyż, sami wiecie dobrze co, ogólnie świetnie zacząłem. Tak sobie zawiązałem, że idąc tutaj mi ten magnez neodymowy spadł. Także pierwszy rzut, przypominam, po złom. Także lecimy. Na razie zarzucę tak, nie będę tam świrował jarzębiny, jak się to mówi. O, ale tu jest płytko. Chyba się wczepiłem w coś. W jakieś zarośla. O. Zobaczmy. I jest. Psiń, co jest. Mamy pierwszą śrubkę. Skorodowana śruba. Rzucam w to samo miejsce. Być może tam jest tych śrub więcej. Także... leć, lowelku. Często tak jest, że nie trzeba nigdzie daleko rzucać, tylko z brzegu się fanciury złapie. A tutaj mam brechę, czy jakiś klucz nawet. I to jest dość waży, tak dycha, czyli 5 zł breszka. Trzeba będzie ją umyć i zawieźć na Ejzę. Fajna breszka. O, coś tam przylgnęło. No ale breszka fajna. Na hucie takich używaliśmy. Myk. No i znalazłem kawałek magnesu. O dziwo. I myk! Przelazłem od samego początku, więc jakieś no na oko 100 metrów. Cały czas tutaj rzucałem, tak jak widzieliście. No i cholera nic. I mam nadzieję, że tutaj, w tym miejscu, gdzie powinien być mostek, a go nie ma, i pod tamtym mostkiem coś się znajdzie, z tego względu, że ludzie przechodzą, to wyrzucają. Może jakiś telefon będzie, wątpię w to. Natomiast coś może być. No i tutaj ten teren może być owocny, bo tutaj ewidentnie coś miało być, ale chyba zapomnieli o tym, żeby to dobudować. Jakieś kanały, nie wiem, a tam jest most. Tutaj przed oczami. Jestem pod tym mostkiem całym. Tu są takie jakieś stalagmity, stalagdyty. Nie wiem, tutaj są nacieki z tego. Też są takie, już się wznoszą. Ale to jest ciekawostka. To jest mrowisko mrówek. Zrobiły sobie w tym mrowisko w środku. Tam widać, tutaj wszędzie łażą. Tutaj mają to mrowisko. Ja wam to na zbliżeniu pokażę. Tutaj w ogóle wylatują jakieś te mrówki z tym, jak to się nazywa, z tymi skrzydłami tam, nie wiem, czy to są królowe, czy co. No ale ciekawe miejsce na mrowisko sobie zrobiły. Przynosiły sobie tu ziemię, albo się ta ziemia jakoś tutaj sama dostała przez to. To jest mój cel i zobaczymy, czy coś tu będzie. Kurde, ale rzeka jest naprawdę szeroka o tej porze roku i po tych ulewach. Cholera jasna, no. Oj. Tutaj powinien być taki sam jak w Rawie, taki chodniczek, a zalane jest. Wiecie co? Zrobimy tak.
tam daleko jest fajne miejsce i tam się udam, ale w dniu jutrzejszym, z tego względu, że teraz jest już późno, a ja tam mam jakieś 40 minut drogi z buta, a jutro się tam przejadę autem. Tak, wiem, miał być magnez neodymowy, ale mam coś lepszego. Patrzcie, jaka gazela tam jest. A patrzcie, co jest za gazelą. Dzień dobry, widzowie. Dzień dobry, panie Arturze. Ale patrzcie, co za gazelą jest tam. Biorę wykrywacz i tam idę. Mamy 60, 69, średnio tam wysoki, niski, piękny kapsel będzie. Podpięte. Dyskie. Tu mam sygnał w końcu jakiś 51, 52 średni, bez spierdzenia, bardzo płytki. I coś mi to mówi, że to będzie w końcu jakiś, może jakaś blacha na ryby. O, tu się 43 zrobiło. Ale zobaczę najpierw, czy w sitku coś mam. A mam, proszę bardzo, 5 groszy chyba będzie. Ja 5 groszówka, a to będą jakaś dwugroszówka może tam będzie. 45 sygnał. Miedziuszka, miedziuszka. Zaraz zobaczymy. Dobra. Czysto, ale tu będzie dwugroszówka. Groszówka. Dwie monety koło siebie. Coś jest. Tu mam sygnał 36-37. Jest to troszeczkę inne aniżeli sygnał na zawleczkę, więc kopiemy. A tu przy okazji widz nas odwiedził przez przypadek. Mówi, kurde, po wyglądzie mnie nie poznał, ale po głosie mnie poznał. I co my tu mamy? Zawleczkę, no niestety, no. Nagrywam se, ludzie, jak se mrówka chodzi po kwiatku. I wy tego nie czujecie, ale patrzcie, jedna, druga, ile mięty. Trzeba ją nazrywać. Będzie herbata z rana. O, cholerka. No, trochę tu jest jej. Tutaj mam sygnał 26-27. I śmierdzi mi to jakąś 10-20 groszówką. Teraz nigdy nie można być pewnym, prawda? Kopnięte. I jakiś taki, z majtek jakieś dziadostwo. Tu na wejściu, moi drodzy, gdzie to jest? 50. I na to wygląda, że tutaj będzie więcej tych monet jak w tej wodzie. I kapsli. Z wierzchu tylko walne. Kłunie jakieś. I kolejna 50. Proszę bardzo. Kłunie jakieś dzikich w ogóle. Zdziwko. Tu gdzieś coś. Jest 10-groszówka. Jak widzicie, raczymy się herbatą z miętą. A teraz podsumowanie. Mam złoty 20, złoty 37. Tylko że
to nie jest wszystko, bo teraz idę na plażę, bo na tej plaży więcej wychodziło, ta złotówka wyszła w ogóle na tym. Na samym brzegu, a w wodzie nie. Także idę teraz na ten piasek, co tam była ta młodzież i się tam rozejrzę. Jest z nami Łukasz, przyjechał tutaj. Nie wiem jak tu trafił, będziesz się tłumaczył później. Tutaj mam sygnał 48-49. No i to będzie grosz prawdopodobnie. No. Dwa grosiki, ja. I tak sobie chodzę tu po plaży, mam już 3 monetki. Stare i kawałek guzika, ale zobaczymy co będzie więcej. Tu będzie kawałek folii aluminiowej i mi się nie chce czegoś takiego kopać. Albo złoto. Folijka. Jak się coś dobrego trafi, to się włączy. Jednak zmieniamy zdanie. Nie śpimy tutaj z tego względu, że przyjechała młodzież i się dość głośno zachowują i palą grilla. I udajemy się jednak do... Na północ. Bory Tucholskie. Tleń. I te sprawy. I te przygody. Ja pamiętam Tleń, bardzo dobrze wspominam. Jedziemy to była... na wrzesień. Na wrzesień? Na wrzesień idziemy w czerwcu. W czerwcu. W zasadzie w maju. Także bierzemy się. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy koło Tlenia. Jak widzicie bądź nie widzicie, jest tutaj stacja paliw. Teraz może będzie widać, albo chyba nie, ale już wam mówię co się dzieje. Saperowi brakło paliwa, a w zasadzie jest na oparach, a stacja jest zamknięta, dlatego nie jesteśmy na żadnym jakimś zbiornikiem. Tylko musimy tutaj przekoczować do godziny 6 rano, żeby zatankować i jechać na jakiś zbiornik, żeby tam się porządzić, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Także ja już idę spać, budzimy się rano i kolejne przygody będą jutro. Także jak się podobało, to zostawić pierdoły. Jak chcecie zniżki na wykrywacze, kody zniżkowe, to piszcie na znalezione w wodzie małpa.interia.pl. A ja się z wami żegnam i dobranoc. Saper już tam śpi, pewnie nic nie widać. Także trzymajcie się, cześć.